Znajdujemy się w Piławie Górnej, w pałacu zwanym Zamczyskiem. Dzisiaj w naszym mieście jest niesamowita impreza, taka naprawdę niebanalna, której chyba jeszcze w naszym mieście nie było. Przynajmniej ja nie pamiętam. Będzie to wielkie święto tańca, muzyki również i wielkie święto mody. Był to element programu, który realizowali seniorzy w ostatnich tygodniach pod nazwą Stylowo Poruszeni. Miał on na celu zaktywizować starsze osoby do aktywności, takiej wielorakiej, ale najbardziej chodziło o skoncentrowanie się właśnie na muzyce i na tańcu. Pierwszy etap tego programu to były warsztaty taneczne, na które nasi seniorzy uczęszczali przez ostatnie tygodnie i oni w zaciszu, w tajemnicy, można powiedzieć, sal tanecznych bardzo intensywnie pracowali, ćwiczyli i trenowali taniec. I dzisiaj tutaj w pałacu na Zamczysku jest tego ukoronowanie. Będzie pokaz tańca, tańców właściwie różnego rodzaju z zamierzchłych epok oraz będzie pokaz mody, czyli również strojów z zamierzchłych epok. Będzie to takie piękne połączenie tańca i mody. Myślę, że takiej imprezy nie widzieliśmy albo dawno nie widzieliśmy, więc z całą pewnością wzbudzi ona, no jestem pewien, ogromne zainteresowanie. W momencie, kiedy ogłoszono, że są na taki cel pieniądze, postanowiłyśmy wymyślić ten projekt i to, nie chwaląc się, to był jakby mój pomysł na te warsztaty taneczne. Stylowo poruszeni, tak je nazwaliśmy. Bardzo jakby piławscy seniorzy się w to bardzo zaangażowali. 30 parę osób się zapisało, z tym, że to był niefortunny termin przyznania tych środków, ponieważ większość seniorów korzystała z senatoriów, z różnych turnusów rehabilitacyjnych i nie można było zgrać grupy takiej, co na 100% mogłaby wystąpić. Ale udało się. Myślę, że ciąg dalszy nastąpi, tak jak chyba tutaj było powiedziane. Skończyliśmy na pewnej epoce i jeżeli się uda, będziemy próbować. Oczywiście liczymy bardzo na środki Urzędu Marszałkowskiego, bo do tej pory Rady Seniorów nie miały żadnych środków, więc bardzo się to spodobało wszystkim naszym seniorom z Piławy Górnej. My tak jakby cały czas z seniorami jesteśmy na co dzień, dopingujemy ich. Tutaj ta aktywność taka, bym powiedział, bardziej formalna była ze strony Rady Seniorów, z którą też współpracujemy, można powiedzieć, na co dzień. Właściwie Rada Seniorów była takim zaczynem tego, co dzisiaj będzie się działo. Trudno było, ponieważ trema trochę nas zżerała. Poza tym trzeba było też opracować już tak, żeby wyszło do perfekcji. Myślę, że wszyscy będąc tutaj dobrze się bawili. Ja ze swej strony bardzo chciałam podziękować naszej trenerce, państwu karpierzom, którzy zgodzili się nas tutaj przygotować do tych tańców. Myślę, że połączenie tańca, muzyki, kolorów, na pewno przepięknych, właściwie cała choreografia, myślę, że jeszcze też jest tajemnicą dla mnie na pewno. Scenografia, to są wszystkie elementy, które będą połączone w jedno wielkie widowisko, część na sali, część w plenerze. Już się nie mogę doczekać. Myślę, że czujemy satysfakcję. Mogę się tak lekko odwrócić. Proszę popatrzeć na te uśmiechnięte twarze i ile jest zainteresowania, żeby sobie zrobić z nami pamiątkowe zdjęcia. Maluję zazwyczaj farbami. Ile lat maluję, to już od trzeciego roku życia malowałam, więc długo już maluję. Tak jakoś mam 11 lat, to maluję już dość. Co chcesz pokazać w tych obrazach? W tych obrazach moje uczucia, na przykład różne tam moje wyobraźnie, jeszcze no po prostu uczucia, tak bardzo lubię malować i pokazać chcę, no nie wiem, no to jest dla mnie przyjemność, jak maluję. Dziś uczestniczysz w specjalnej gali. Jakie obrazy zaprezentowałaś? Zaprezentowałam obrazy na płótnie. Zazwyczaj maluję olejami, farbami olejnymi i to akurat są obrazy różne na kartkach, na płótnie i no takie właśnie. I jeszcze tam są moje szkicowniki. Obrazy przedstawiają na przykład różne zwierzęta, portrety kogoś, na przykład moich ulubionych piosenkarzy i tam z mojej wyobraźni też. Chodzę do malarki,
mojej mamy koleżanki. Ona podróżuje po świecie i sprzedaje sobie swoje obrazy i tam jakieś mam dwie godziny się uczę malować u niej. W szkolnych konkursach uczestniczę i tam maluję na przykład, co jest podane. Udało mi się dużo zrobić nagród. Dużo mam nagród z tych konkursów, więc jestem dumna z tego. Dużo mi radości sprawia malowanie, bardzo dużo. Po prostu czuję się sobą. Chciałabym, żeby mój zawód to był architekt, bo też bardzo lubię projektować różne domy, meble i takie tam. Oczywiście, że są dumni. Moi rodzice się zachwycają obrazami wszystkimi, więc też jestem dumna z siebie. Tańce były zaprezentowane, tak zwane dwa tańce użytkowe. Jeden taniec to był słynna czacza, a drugi taniec to był tarantela, która jest tańcem ludowym włoskim. Na końcu Państwo widzieliście, był to menuet pałacowy. Myślę, że oddał jakby obraz tej scenerii i naszego świetnego pałacu. Było powiedziane, ciąg dalszy nastąpi. Myślę, że nastąpi. Liczę na to, że środki do nas spłyną po tym, co władze nasze nam tutaj uprzyjemniły, ponieważ przyszły i zobaczyły, więc myślę, że będziemy korzystać. A miejsce idealne, tak jak Pan powiedział.